Ośrodek rekreacji dla dzieci i młodzieży nad jeziorem Bystrzno położony jest około 6 km od Świdwina. Baza i możliwości są bardzo bogate, dostosowane pod kątem sportu i rekreacji. Lokalizacja oraz wyposażenie tego miejsca stwarza duże możliwości do czynnego wypoczynku nad wodą, jazdy rowerami i spacerów po okolicznych, pięknych kompleksach leśnych zarówno dla osób pojedynczych, jak i grup zorganizowanych. Znajduje się tu wypożyczalnia sprzętu wodnego, która dysponuje łódką, rowerami wodnymi, kajakami, wiosłami, kapokami dla dzieci i dorosłych oraz materacami do pływania. Ośrodek posiada również 7 rowerów damskich, 7 męskich, 5 młodzieżowych, 2 gokarty dwuosobowe z napędem nożnym, 3 gokarty jednoosobowe z napędem nożnym wraz z niezbędnymi do jazdy kaskami. Domek letniskowy wyposażony jest w meble do spania, szafy i stół z 4 krzesłami. Daje to możliwość przyjazdu na dłuższy wypoczynek, zakładając nocleg. Sala kominkowa posiada stoły i krzesła dla 40 osób, sprzęt RTV, telewizor, kino domowe, projektor, urządzenia nagłaśniające, co umożliwia organizację imprez okolicznościowych czy też szkoleń. Przy ośrodku działa punkt małej gastronomii, który poleca lody, gofry, hot dogi, kawę, szejki oraz zimne napoje. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z ośrodka i oferty, jaką proponuje. W okresie wakacji wypożyczalnia sprzętu czynna jest od 10 do 20.